Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii My Team z NBA 2K15. Jak widzicie, dzisiaj gram taką piątką. Jest logo Denver Nuggets w moim teamie, dlatego już powinny Wam się kojarzyć te postacie właśnie z tą drużyną, chociaż nie wszystkie. Jest oczywiście szafilowy Paul George, który w Denver tylko grał jako drużyna przyjezdna. Jest Allen Iverson, który grał tam epizodycznie, no ale jest Mahmoud Abdul-Rauf. Carmelo Anthony, wielka była gwiazda Denver Nuggets, czy chociażby Dikembe Mutombo, to już czasy trochę zaprzeszłe. Także tak to wygląda, taką piątką dzisiaj zagram. Dlaczego akurat tak? Ponieważ gramy challenge i to gramy challenge o kolejną szafirową kartę. Niezbyt wydaje się fajną, niezbyt pożądaną, ale dla mnie ważną kartę Jalena Rose'a, szafirową kartę Jalena Rose'a. Dlaczego akurat on dla mnie jest osobiście tak ważny? Bo jest to chyba mój ulubiony analityk, czy specjalista, ekspert od NBA i stawiam go nawet wyżej w tym momencie niż tą wspaniałą ekipę z TNT. Naprawdę to, co mówi Jalen Rose w podcastach Grantlandu, trafia do mnie i to, w jaki sposób on to mówi. On jest mega, on jest ekstra, polecam go wszystkim, czego nie mogę prawdopodobnie powiedzieć o jego karcie, chociaż jeszcze nią nie grałem, ale o tym trochę później. Skład już znacie, wszystko znacie. Zasady challenge są mniej więcej takie, że potrzebowałem zawodników zarówno z Denver, jak i zawodników z Indiany. Swoją drogą Jalen Rose grał w wielu tych drużynach, więc można by skomponować taki składzik praktycznie z całej ligi. No ale przejdźmy do tego, co się dzieje na parkiecie. Gram przede wszystkim na Allena Iversona. Jest to może nie najnowszy mój nabytek, bo najnowszym jest szafirowy Paul George, ale chyba najbardziej ekscytujący wszystkich. 1265 kart w kolekcji. Tyle było potrzebnych, by dostać właśnie tą kartę w nagrodę. I jak on się spisuje? Otóż miałem okazję go już testować na live'ie razem z fami. Ci najwytrwalsi, ci, którzy śledzą mojego Facebooka, oczywiście tego live'a nie przegapili i bardzo wam za to dziękuję. Na tym live'ie spisał się średnio. Początkowe mecze miał słabe 4-5 punktów. Nie wyglądało to najlepiej. No ale później jak odpalił, to zaczęło to wszystko wychodzić, nawet się i doczekaliśmy rage quita właśnie z powodu Allena Iversona, bardzo szybkiego odpalenia jego umiejętności. No ale moja opinia o tej karcie jest taka trochę mieszana, bo jest on fenomenalny, jeśli chodzi o midrange, jest kotem, jest bestią, jest niesamowity, z tym, że w grze jest jeden podstawowy problem. Otóż jego wzrost, pomimo tego, że on jest idealnego wzrostu jak na mężczyznę, bo ma 183 cm wzrostu, podobnie jak Chris Paul, to niestety w grze jest to spora wada. Tak jak na przykład Allen Iverson za czasów swojej świetności potrafił wjechać pod kosz i miał za nic to, że wkoło niego są goście po 2 metry, mogą go w każdej chwili zablokować, on sobie nic z tego nie robił, wchodził tam jak w masło, robił sobie co chciał z tymi zawodnikami, zdobywał punkty, tak w grze tak już to nie działa. I to jest właśnie problem z tą kartą, pomimo tych 95 overalla, pomimo świetnych statystyk, jeśli chodzi o wykańczanie layupów i tak dalej, ja bym się nie odważył tym gościem wjeżdżać pod kosz, ale za to midrange jest fenomenalny, on ma świetną animację rzutu, gdy się wyczuje, to po prostu leci perfekt za perfektem i można siekać mnóstwo punktów właśnie z midrange. Jest to trochę problematyczne oczywiście, jeśli chodzi o online, bo jest tam ten lag, to opóźnienie, ale jeśli się do tego przyzwyczajimy, to Allen Iverson może być zabójcą. Miał jeden z takich meczów właśnie na live'ie, odpalił z 18-20 punktów, naprawdę mu to świetnie wyszło i do tego potrafi minąć świetnie pierwszego obrońcę. Ma wspaniałe statystyki, quickness, speed 99-99, idealnie nadaje się do kontry. Tutaj widzicie jego midrange, no po prostu perfekcja. Z midrange to on sieka co chce, jak chce i kiedy chce. No ale jak już miniemy tego pierwszego obrońcę, to lepiej nim nie wjeżdżać pod kosz do końca, chociaż tutaj akurat niektóre z tych akcji się udają, ale jak zobaczycie na końcowych statystykach z tego meczu, zbyt skuteczny on nie był. Podobnie jak to miało miejsce w rzeczywistości, była to bardzo kontrowersyjna postać, jeśli chodzi o te zaawansowane statystyki, bo tak jak on zdobywał mnóstwo punktów, potrafił wygrywać, tak by się wydawało, mecze, to kiedy spojrzeliśmy już te bardziej zaawansowane statystyki, to ten Allen Iverson już tak nie błyszczał, już taki super ekstra nie był i z podobną sytuacją mamy do czynienia właśnie w grze, chociaż tak jak mówię, midrange to po prostu jest morderca. No i tak jak miniemy pierwszego obrońcę, warto wjechać pod kosz i podać. I podać, nie rzucać, nie kończyć tego samemu. Jeśli gracie właśnie tą kartą, to do tego ona się nadaje. 95 overalla, czy bym w nią zainwestował coś w okolicach 500 tysięcy, 200 tysięcy? Wydaje mi się, że ta karta nie byłaby tego warta, ale jeśli macie możliwość uzbierania tej całej kolekcji, to czemu nie?
Naprawdę można sobie nim spokojnie pograć, gra się im bardzo przyjemnie, ball handling jest rewelacyjny, zresztą on był w tym chyba jednym z najlepszych w historii NBA zawodników, dlatego gra się nim bardzo przyjemnie, ale jednak ma ta karta, mimo tego, że jest niby tak wykokszona, tak fenomenalna, powinna tak miażdżyć wszystko i wszystkich. Niesamowite wady spowodowane prawdopodobnie mechaniką gry, bo nie do końca jego specjalne umiejętności czy te odznaki kompensują to, że on jest po prostu niski, no i nie ze wszystkim sobie radzi, chociaż tutaj jak na zaprzeczenie wspaniale skończony layup na kontakcie, nie jest to postać tego typu jak Paul George chociażby, który jest kozakiem, jest koksem i jest w stanie wykończyć wszystko, co zagramy na pałę pod kosz, on po prostu to skończy, a jego szafirową wersję otrzymałem za awans do drugiej ligi i to pierwotnie miał być temat tego odcinka. Ten mecz miałem wam pokazać, czyli mecz decydujący o awansie do drugiej ligi, no i jak się okazało, z tego meczu wyszła kupa, bo przez Alena Iversona właśnie, między innymi przez Michaela Jordana, już po pierwszej kwarcie mój rywal podziękował, prowadziłem tam bodajże trochę ponad 10 punktami, to nie była jeszcze taka przewaga, by się rozłączać, no ale przeciwnik się rozłączył, no i z mojego odcinka do My Team wyszły nici, stąd oglądamy sobie ten właśnie challenge. Co ciekawe, challenge wcale niełatwy do wykonania. Mimo takiego składu, muszę wam przyznać, że w każdym meczu miałem spory problem. Chociaż w poprzednich meczach z tego challenge'u, bo musimy wygrać 3 mecze z 5, to nie jest jakieś super wymagające. Grałem gorszym składem, to nie szło mi wcale gorzej niż w tym meczu. Pomimo tego, że prowadzę w tym momencie 9 punktami i wydawałoby się, że jest już po meczu, to nic bardziej mylnego, bo odpalił Lance Stevenson trójkę i w tym momencie mamy już tylko 6 punktów straty. Po kolejnych niezbyt udanych akcjach AI zaczęło grać coraz lepiej i w tym momencie po dość dobrej obronie Dikembe Mutombo, ale co mnie bardzo martwi, AI wcale nie boi się chodzić pod kosz, gdy pod koszem jest Dikembe Mutombo, co jest w ogóle abstrakcyjnym pomysłem. Jeśli oglądaliście to, jak Dikembe Mutombo potrafił bronić pod koszem, to strach po prostu wchodzić by było pod ten kosz, a tu sobie nic z niego nie robili i w tym momencie po fatalnej stracie mamy już 53-55, no i zrobił się mecz, że tak powiem, z wygranego. Kto wie, mogę go nawet i przegrać, ale zobaczymy, co zagra Allen Iverson w końcu. Po to on tutaj jest, czy mu się uda coś ciekawego zagrać, jest Dikembe Mutombo, ale nie odważyłbym się spod kosza nim rzucać, on jest fatalny, jeśli o to chodzi. Mamy ciągle Alana Iversona, 11 sekund do końca spotkania. Mahmud Abdul-Rauf, trzeba z niego skorzystać. W poprzednich meczach grał świetnie, no a tutaj zawiódł i teraz szansę na zwycięstwo ma Indiana. Hill, Lance Stevenson i akcja 2 plus 1. Na szczęście nie, ale może doprowadzić do dogrywki. To by była ciekawa opcja. Lance Stevenson, pierwszy rzut wolny. Czy będzie celny? Nie będzie. 40 sekundy do końca meczu, więc mecz wygrałem. Dziękuję bardzo, panie Lance Stevenson. Kosztowało mnie to sporo nerwów w samej końcówce, ale się udało. Jest zwycięstwo. Chociaż muszę przyznać, nie bez strachu. Tak jak na koncie, na którym gram live'y, postanowiłem dokończyć jednak tryb Domination i tam ostatni mecz, jaki grałem, wygrałem bodajże 108-30. Tak w challenge'ach myślałem, że ten poziom trudności jest podobny, a tu wychodzi, że wcale. Nie, tak skończył Allen Iverson, 18 punktów, czyli wydaje się świetnie, ale 8 na 15 z gry. To już tak świetnie nie jest, trochę w stylu Allena Iversona, starego, dobrego Allena Iversona z sezonu MVP. Paul George, 8 punktów, 4 na 5 z gry, tego się wymaga od Paula George'a, wspaniała karta. No i dalej, statystyki już są znane. Dikembe Mutombo, 2 punkty, 6 zbiórek, tylko 6 zbiórek. Jedna strata, jeden tylko blok. Spodziewałbym się więcej, no i reszta bezbarwna. Na statystyki meczowe też nie ma za bardzo co zwracać uwagi. Nie ma tu jakichś odkrywczych rzeczy. Nic ciekawego tutaj dowiedzieć się nie można. Patrząc na wynik i patrząc na statystyki, był to wyrównany mecz i taki też był, chociaż osobiście spaprałem końcówkę. Jedna, dwie trójki więcej, gdyby wpadły, tylko 29% za 3, to jak nagranie z AI jest bardzo, bardzo mało. No i te 5 strat, z których Indiana zdobyła 6 punktów, też sporo mówi o tym meczu. Niski wynik, ale sami widzieliście, jak było. No i najważniejsze na sam koniec, czyli nagroda za wygranie tych 3 spotkań. Nie jest tak okazała jak szafirowy Paul George, ale niestety trzeba było się ratować właśnie takim odcinkiem. Co ciekawego można powiedzieć o tej karcie Jaylena Rose'a, którą za chwilę ujrzymy? Otóż to, że ma 81 overalla i jest najsłabsza z kart szafirowych, jakie możemy zdobyć w challenge'ach.
Prawda, że niezła rekomendacja, no ale przynajmniej wygląda lepiej niż Dominic Wilkins na zdjęciu. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z niecierpliwością czekacie na kolejny, w którym prawdopodobnie już challenge'a nie ujrzymy, chociaż zobaczymy, co przygotuje nam 2K. We wtorek sprawdzimy to z pewnością. A tymczasem to wszystko, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. I tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!